Zacznijmy od wyjaśnienia słowa prymus. Kim jest? Czy prymus jest lubiany przez innych, a może zupełnie znienawidzony przez kolegów, albo całkowicie im obojętny? Czy prymus jest przyzwyczajony do porażek, a może lubuje się tylko i wyłącznie w sukcesach? Z łaciny słowo prymus oznacza pierwszy, a zatem czy prymus to trochę geniusz? A może kujon? No, to odmieniamy. Singularis, nominativus, primus, prima, primum. Genetivus primi, prime primi, dativus primo, prime primo. Pluralis. Nominativus primi, prime prima, genetivus primorum, primarum, primarum, dativus primis, albo primis. Ale myśmy się tu przyszli nauczyć pisać i czytać. A, no i może trochę kaligrafii, albo jakiegoś Photoshopa. Jak czytać i pisać, to a co wy robiliście w przedszkolu? To są trudno. Przejdziecie zatem przyspieszony kurs łaciny i greki. Poznacie, co to jest dialektyka, retoryka, arytmetyka, geometria, astronomia, no i muzyka. Muzyka? O tak, 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 muzyka, bo przecież śpiewać każdy może trochę. A mój mistrzu, może byśmy zaczęli od czegoś łatwiejszego? Jakaś lekcja wychowawcza albo wychowanie w rodzinie? Przeprowadzę was przez meandry filozofii, prawa, medycyny. Przejdziecie przez trivium i quadrium i będziecie alfą i omegą. Będziecie po prostu prymusami. Po pierwsze, primo, niełatwo być prymusem. Po drugie, primo, niełatwo być prymusem kobietą. A po trzecie, primo, podobno to niemożliwe, ale mi się udało zostać prymusem. Tylko czy w tej całej edukacji ktoś liczy się z głosem ucznia? To średniowiecze jakieś. Mistrzu, a może byśmy zaczęli od tej nauki zielarstwa? O właśnie, o zielarstwie! Przecież zdrowie jest najważniejsze. Zielarstwo to jest tajemna wiedza. Mieliście to poznać dopiero na czwartym roku, oczywiście jak zapłacicie czesne. A propos czesnego. Może od tego powinniśmy zacząć. Ja nie mam gotówki, mam tylko kartę. A ja mam stypendium marszałka. To dobrze. Bo niedobrze. Chyba rzeczywiście zaczniemy od zielarstwa.